pana Marcina Łukasza Borsuka. To on, brawo, brawo! I teraz pora, by mu powiedział więcej o jego przymiotach rycerskich. Wiemy, że jest dzielny. Wiemy, że jest wytrwały, prawy i szlachetny. Wiemy, że dziś wstał o godzinie 5, aby narwać tych kwiatów polnych. Ale to nie wszystko, co on zrobił dzisiaj, aby wzbudzić miłość do siebie wśród naszych pięknych dam. On to o godzinie 6, kiedy wrócił ze zbierania kwiatów, sam jeden przywdział na siebie fartuch kucharski. Bowiem mężczyzna i dzielny rycerz taki jak on żadnej pracy wstydzić się nie może. On to ukląkł na swych kolanach, zmęczonych po wielu walkach, przed ogniem, sam go rozpalił i sam upiekł te pierniki, które teraz pragnie ofiarować naszej wspaniałej loży dam! Brawo dla mojego pana Łukasza, który, żeby pokazać, że nie jest to żaden żart, ani trucizna, sam jednego pierniczka pod walką, przed walką pochłonął. Brawa dla Marcina! A ja przenoszę kolejny podarunek dla loży dam. Dobrze. Panowie gotowi, sędziowie gotowi. Uwaga. Walka! Stop, panowie! Stop, stop, stop! Stop! Stop, stop. Proszę o przejście na środek. Dokładnie. Środek, panowie, jest tu, więc Dawid, podejdź. O. Dziękuję. Walka! Stop! Czas stop. Prosimy podnieść. Wejdź z powrotem. Szranki, tak, dobrze. A może ktoś mu miecz poda? Tak, miecz jest chyba wymagany w tej formule walk. Panowie gotowi, dalej! Czas stop! Brawo, drodzy państwo! Marcina Borsuka! Brawo również dla jego szlachetnego przeciwnika, który podnosi się i brawa dla niego! Powiem, dla rycerza to wcale nie porażka upaść, ale zwycięstwo podnieść. Proszę państwa, pan Dawid został zmuszony poddać tą walkę. Otrzymał ogłuszający cios, ale również uległa zniszczeniu jego rękawica i w tym momencie nie mógłby nawet tej walki dalej kontynuować. Tak więc zwycięzcą zostaje pan Marcin. Wiesława Zoławy, herbu wilk. A przeciw niemu stanie Michał Kwieciński. A przygotowują się do następnej walki Krzyżak i Tomasz Kuliński. W szrankach jest już Wiesław Zoławy. Czekamy na Michała. Ta perspektywa 27.
To wiesz, że jakiego sędziego masz wielkiego. Dzięki. Uśmiecha się na kamerę. I tak was pokażę. Nie. I Tomasza Kulińskiego. Brawo, drodzy państwo, Krzyżak! Już szranka gotowy do boju. Ale to nie widać. Aha, do następnej walki przygotowuje się Wojtek z Kielc i Cortez, ponieważ walka tylko... O, brawo, brawo! Mamy już panów Krzyżaka i Tomasza Kulińskiego. Dobrze, panowie gotowi. Uwaga. Walka! Krzyżak kontra Tomasz Kuliński. Obaj mają swoich kibiców. Stop! Czas stop! Stop! Komu udawało? Stop, panowie! Poprawka. Jaka szybka akcja. Koniec czasu. Stop! Drodzy państwo, ja poproszę o brawa dla naszych kanclerzy turniejowych, którzy tak skrzętnie w pełnym słońcu notują wszystkie wyniki i wzywają uczestników. Brawa! I dla sędziów brawa oczywiście. Też, bo oni się trudzą w pełnym słoneczku. 15 do 7 dla Krzyżaka. Brawo! Krzyżak jest zwycięzcą. Natomiast Krzyżaku, za chwilę musimy kasus jednej z twoich akcji rozpatrzeć w regulaminie.